Witam Państwa, Jarosław Imburski, zapraszam na aktualności ratajskie. Dziki wtargnęły na ogródek jednego z przedszkoli na Ratajach. Ktoś zaczepia dzieci w naszej dzielnicy, policja prosi o czujność. Rozpoczęły się prace na budowie nowego schroniska dla zwierząt. Zapraszamy. W ostatnim czasie uczniowie szkoły podstawowej nr 51 na osiedlu Lecha byli zaczepiani przez nieznanych mężczyzn. Policja prosi, aby zgłaszać funkcjonariuszom każdy tego typu przypadek. Poniedziałek 2 grudnia, osiedle Tysiąclecia, okolice wieżowców 70 i 71. 11-latek wraca ze szkoły i zaczepia go nieznany mężczyzna. Jak ustalili policjanci, ten mężczyzna nie groził chłopcu, nie doszło także między nimi do żadnego kontaktu fizycznego. Niemniej jednak chłopiec się wystraszył i zaczął uciekać. Temu chłopcu pomogła napotkana kobieta. Chłopiec oraz kobieta, która zaprowadziła go do domu, już złożyli zeznania policji. Mundurowi przypominają, co robić w podobnych sytuacjach, jednocześnie podkreślają, że uczeń w tym przypadku zachował się prawidłowo. Zachowanie chłopca było jak najbardziej poprawne, nie wdawał się w żadną rozmowę z tym mężczyzną, tylko po prostu jak najszybciej oddalił się z tego miejsca, zwrócił się do osoby dorosłej, także ta jego postawa jak najbardziej też zasługuje na pochwałę. Policja prosi o zachowanie spokoju i zapewnia, że jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie regularnie patrolować okolice szkoły. Do niebezpiecznej sytuacji doszło na osiedlu Tysiąclecia. Na ogródek przedszkola znajdującego się na tym osiedlu wtargnęła grupa dzików. To pierwszy tego typu przypadek na Ratajach, ale same dziki w naszej dzielnicy są widywane dość często, dlatego należy wiedzieć, jak zachować się podczas spotkania z nimi. Poniedziałek rano to niełatwy czas dla wszystkich, ale poniedziałkowy poranek 2 grudnia był szczególnie stresujący dla pracowników przedszkola nr 160 na osiedlu Tysiąclecia. Grupa dzików prawdopodobnie podważyła ogrodzenie i dostała się na przyprzedszkolny ogródek. Według relacji Straży Miejskiej, która została wezwana na miejsce, jeden z samców miał być agresywny. Na szczęście po kilkudziesięciu minutach dziki same znalazły drogę wyjścia i nikomu nic się nie stało. Zwierzęta, które stwierdziły, że nie ma zagrożenia, nie ma żywności dla nich, opuściły ten teren i udały się w kierunku lasu, gdzie były monitorowane do godzin wieczornych. Po godzinach wieczornych stwierdzono, że one odeszły poza teren Poznania. Zagrożenie na osiedlu Tysiąclecia szybko minęło, ale nie oznacza to, że takie historie nie będą się powtarzać. Działaniami związanymi z obecnością dzikich zwierząt w mieście zajmuje się Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Monitoruje on wszystkie zgłoszone przypadki i podejmuje stosowne decyzje. W pierwszej kolejności patrzymy na zagrożenie dla ludzi, a następnie na humanitaryzm postępowania ze zwierzętami. W związku z tym na terenie od 2011 roku na terenie miasta Poznania mamy odłownie, które w pierwszej kolejności zabezpieczają teren zurbanizowany przed wejściem dzików. W przypadku nieskuteczności odłowni podejmujemy działania, które są odstrzałem redukcyjnym. Odstrzał dzików jest raczej ostatecznością w Poznaniu, choć w tym roku w mieście odstrzelono już 50 sztuk. Ze względu jednak na gęstość zaludnienia, pracownicy wydziału częściej odławiają dziki i wywożą około 40 km za miasto. W tym roku odłowiono już około 90 dzików. My przypominamy, że w przypadku, gdy ktoś natknie się na te zwierzęta i uzna, że stwarzają niebezpieczeństwo, należy jak najszybciej powiadomić Straż Miejską. W Poznaniu obowiązuje zakaz dokarmiania dzików, a psy podczas spaceru należy bezwzględnie trzymać na smyczy. Na osiedlu Stare Żegrze parkingi się poszerzają. Spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, wydzieliła kolejne miejsca postojowe, na których można zostawiać swoje samochody. Na osiedlu Stare Żegrze, dokładnie przy budynku, przy wejściu numer 118, powstało 11 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie, które cały czas jest, bo jak wiemy w Poznaniu, ale także na Ratajach tych miejsc parkingowych brakuje, także każde dodatkowe miejsce jest tak naprawdę udogodnieniem dla mieszkańców. Przypomnijmy, w tej okolicy na osiedlu Stare Żegrze w ostatnich 4 latach wybudowało się tu kilka dodatkowych bloków. Ich lokatorzy parkują w halach garażowych, ale ich goście już nie. Dodatkowe miejsca parkingowe mają nieco ułatwić parkowanie mieszkańcom spółdzielni.
Rada Osiedla Rataje inwestuje w ulicę Wyzwolenia na odcinku od Pawiej do Kościoła. Zadanie weszło w kolejny etap. Zarząd Dróg Miejskich wcześniej dokonał wycinki starych drzew, których korzenie zniszczyły chodnik. Odbudował i poszerzył aleje, a teraz już kończy tu pracę. W tej chwili jest ten trzecia faza, że tak powiem, całej tej inwestycji. Zostały nasadzone nowe drzewa, których gatunki drzew zostały tak dobrane, żeby w przyszłości korzenie już dorosłego drzewa nie niszczyły istniejącego chodnika. Rada Osiedla Rataje chce inwestować dalej w zieleń, dokładnie w parku Rataje. Tym razem swoje środki chce przeznaczyć na zagospodarowanie fragmentu parku przy osiedlu Armii Krajowej. Na przestrzeni kolejnych kilku lat ma zostać on całkowicie zrewitalizowany. Nie powstanie tam żadna kubatura, żaden basen, tak jak żadna hala, tak jak było wcześniej planowane. Po prostu będą nowe alejki, oświetlenie, urządzenia zabawowe dla dzieci, nowe ławki. Rada Osiedla Rataje na początku przyszłego roku chce skonsultować się z Zarządem Zieleni Miejskiej i podjąć decyzję, na jakie dokładnie inwestycje w parku przy osiedlu Armii Krajowej przeznaczyć środki ze swojego budżetu. Rozpoczęło się przygotowywanie terenu pod budowę nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Poznaniu. Ma się znaleźć przy ulicy Kobyle Pole. Ma znaleźć tam miejsce 250 psów i tyle samo kotów, ale inwestycja będzie mniejsza niż przewidywał pierwotny projekt. To właśnie tutaj przygotowywany jest grunt pod nowe schronisko dla zwierząt w Poznaniu. Wstępne prace już ruszyły, zasadnicze roboty budowlane mają rozpocząć się na wiosnę. Całość ma być gotowa w czerwcu 2021 roku. Oprócz psów i kotów w schronisku ma być również miejsce na inne zwierzęta, w tym szczury i króliki. Przede wszystkim jednak nowy obiekt ma mieć zdecydowanie lepsze warunki sanitarne niż dotychczasowy przy ulicy Bukowskiej. Realizacją inwestycji nadzoruje Miejska Spółka Usługi Komunalne. Zakładamy budowę schroniska dla zwierząt z częścią oczywiście weterynaryjną, która pozwoli na to, żeby poprawić zdecydowanie warunki, w których obecnie są leczone zwierzęta, wyeliminować sytuacje, które mamy obecnie, że krzyżują się drogi zwierząt chorych i drogi zwierząt potencjalnie zdrowych. Pierwotnie projekt przewidywał, że przy schronisku znajdzie się również klinika weterynaryjna dla klientów z zewnątrz oraz cały szereg innych usług, jak na przykład psi fryzjer czy otwarte wybiegi dla psów oraz plac zabaw dla dzieci. Jednak ze względu na koszty z tych usług na razie zrezygnowano. Mieliśmy problem bardzo poważny finansowy, żeby w ogóle dopiąć tą inwestycję. Powtarzaliśmy przetarg, ograniczaliśmy zakres, zmienialiśmy materiały tak, żeby wpasować się w sytuację na rynku usług budowlanych. Pierwotnie koszt budowy schroniska wyceniono na 30 milionów złotych. Teraz wiemy, że pomimo okrojenia zakresu budowy, inwestycja i tak będzie o 7 milionów droższa. Jednak, jak zapowiadają urzędnicy, otwarte wybiegi dla psów czy miejsce na dodatkowe usługi komercyjne nadal pozostaje w planach. Podpisano umowę na modernizację obiektów toru regatowego Malta. W ramach tego zadania wyremontowana zostanie wieża sędziowska i przyległe do niej zabudowania oraz ten budynek multimedialny. Wykonawcy przekazano już plac budowy i w najbliższych dniach będzie mógł rozpocząć pracę. W budynku multimedialnym zakres prac będzie nieco mniejszy, będzie to odświeżenie pomieszczeń tam znajdujących się, natomiast wieża sędziowska przejdzie gruntowną modernizację. Zostaną wymienione wszystkie instalacje, nadany budynkowi nowy wizerunek taki estetyczny. Wymienione zostanie także poszycie dachu. Wieża będzie modernizowana na podstawie już przygotowanego projektu. Wykonawca musi jeszcze stworzyć projekt dla budynku multimedialnego. Remont wykonywany jest po to, by gonić standardy międzynarodowe. Celem tej modernizacji jest dostosowywanie toru regatowego Malta do wymogów organizacji międzynarodowych, dlatego żeby Poznań mógł być gospodarzem dużych imprez międzynarodowych, takich jak Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i wioślarstwie. Modernizacja ma się zakończyć w połowie maja i będzie kosztować około 2 700 000 złotych.
Zespół muzyczny Wrzosy świętuje 45-lecie swojego istnienia. Już niemal od półwiecza działa przy Domu Kultury na Skarpie na osiedlu Piastowskim, ale swój osobny jubileusz ma również kierownik Wrzosów Piotr Wiza. Z okazji podwójnego jubileuszu we wtorek 3 grudnia odbył się koncert zespołu Wrzosy. Pięknie niebo i ziemia, a wiatr unosi jak westchnienie. Wrzosy istnieją już od 45 lat i już od tak długiego czasu przewijają się przez niego kolejne pokolenia seniorów. Pani Zofia śpiewa we Wrzosach od 13 lat. Na pewno nie jesteśmy tak dobrzy jak zawodowcy, to jest oczywiste, no ale staramy się jak możemy. Swój osobny jubileusz, choć razem z Wrzosami, obchodził tego dnia także kierownik zespołu, czyli Piotr Wiza. Muzykę tworzy od 40 lat, a z seniorami ze Skarpy współpracuje od 5 i ocenia tę współpracę bardzo pozytywnie. To jest fantastyczne doświadczenie. Po pierwsze, jesteśmy jakąś taką rodziną. Bardzo myśmy się zgrali. Ja przejąłem Wrzosy w trochę smutnych okolicznościach. Chodzi tutaj o śmierć pana Jurka Golferta, który po prostu z Wrzosami pracował 30 lat. Proszę, żebyście nie zapominali, jak piękna jest muzyka. Bałem się, nie ukrywam, że troszeczkę się bałem, nie miałem doświadczeń tego typu, ale nigdy nie zapomnę, nie będę wymieniał nazwiska tej osoby, która mi bardzo dobrą radę powiedziała. Pamiętaj, Piotr, nie bój się starszych od siebie koleżanek i kolegów, traktuj ich jak dzieci, a jak masz doświadczenie pracy z dzieciakami, to z nimi będzie dokładnie tak samo. I wiecie co? Ta osoba miała rację. Jeżdżą się w akademiku. Mają każdy po tajniku. Repertuar Wrzosów zmienił się po przejęciu kierownictwa przez Piotra Wizę. Od bardziej operetkowego stylu ewoluował w stronę łączenia muzyki klasycznej i rozrywkowej. Postanowiłem, że jedną ręką będę w muzyce klasycznej, a drugą ręką w tej takiej muzyce rockowej. Za kim to chodzi, go uszedł, nie znałem. Piotr Wiza jest również przedstawicielem dawno zapomnianego zawodu, czyli tapera. Jest to osoba, która na żywo gra muzykę do starych, niemych filmów. To już wszystko w tym wydaniu Aktualności Ratajskich. Następne 12 grudnia, jak zwykle w czwartek o 16.30. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.